Tekst manny na 8 stycznia. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Pierwszy Tesaloniczany rozdział 5 werset 15. Komentarz parauzyjny. Według standardów biblijnych prawdziwy Lud Boży powinien posiadać największą ogładę, być najbardziej szlachetnym najbardziej uprzejmym, najbardziej wielkodusznym i najbardziej życzliwym ze wszystkich ludzi na świecie, i to w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, nie w znaczeniu jedynie zewnętrznych form i pozorów uprzejmości, łagodności i tym podobne, tak powszechnych w świecie, lecz łagodności i uprzejmości pochodzących z serca, z ocenienia Ducha Pana i Ducha Prawdy. Ducha Miłości i Sprawiedliwości, reprint numer 2877 Komentarz Epifaniczny Duch zemsty jest duchem szatana, tak jak duch cichości i niestosowania odwetu jest duchem Pana. Dlatego wszyscy posiadający jego ducha zawsze będą gotowi świadczyć dobro zarówno przyjacielowi. Jak i wrogowi, stosownie do sposobności, dobrze czyniąc wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Jeśli zawsze będą postępować w ten sposób, ich serce coraz bardziej będzie stawać się podobne do pańskiego. Równoległe cytaty, według przekładu Biblii Gdańskiej: Trzecia Mojżeszowa, rozdział dziewiętnasty, werset osiemnasty: Nie mści się. I nie chowaj gniewu przeciw synom ludu twego, ale miłuj bliźniego twego, jako siebie samego, jam pan. Piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 25. Zewnątrz osieroci je miecz, a w pokojach będzie strach, tak na młodzieńca, jako na pannę, na sącego piersi, i na męża sędziwego. Psalm 94, werset 1. Boże pomst, Panie Boże pomst, rozjaśnij się. Przypowieści Salomonowe, rozdział 20, werset 22. Nie mów, oddam złem, oczekuj na Pana, a wybawicie. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 38 do 41. Słyszeliście. Iż rzeczono oko za oko, a ząb za ząb, ale ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu. Ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi, i temu, który się z tobą chce prawować, a suknie twoje wziąć, puść mu i płaszcz, a kto by cię przymuszał iść mile jedne, idź z nimi dwie. Rzymiany rozdział 12 wersety od 12 do 17 i od 19 do 21. W nadziei się weselący, w ucisku ucierpliwi, w modlitwie ustawiczni, potrzebom świętych udzielający, gościnności naśladujący. Dobrorzeczcie tym, którzy Was prześladują, Dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie, żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Nie mścicie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, Albowiem napisano, mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. Nie daj się zwyciężyć złej ale złe dobrem zwyciężaj. Żydów rozdział dziesiąty, werset trzydziesty. Albowiem znamy tego, który powiedział, mnie pomsta, ja oddam, mówi pan, i zaś pan sądzić będzie lud swój. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset dwudziesty trzeci, któremu gdy złożyczono, nie odzłożyczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. To rozdział trzeci werset dziewiąty. Nie oddawając złego za złe, ani łajania za łajanie, lecz przeciwnym obyczajem dobrorzecząc, gdyż wiecie, iż na to powołani jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. Galatów rozdział 6 werset 10. Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Pierwszy Tesaloniczan rozdział trzeci werset dwunasty, A Was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i nas ku wam. Pierwszy Tymoteusza rozdział szósty werset osiemnasty, Aby innym dobrze czynili, włóczynki dobre bogatymi byli, radzi dawali, a radzi udzielali.

Pytania, czy w tym tygodniu oddawałem oddawałam złem za zło, dobrem za zło, czy złem za dobro? Jakie były okoliczności, motywy i skutki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.